Sytuacja wygląda następująco. Jest 3 stycznia, niedziela, zaczął się nowy rok, a 95% ludzi dalej leży na kanapie i zamiast coś ze sobą zrobić, to się zastanawia, ale jak to się w ogóle stało? To się mogło stać, że ja leżę tutaj na kanapie, proszę ja ciebie, i ja mam sabarę zalaną jak norweski kombajn. No niemożliwe, człowieku. Ale w sumie gotować to mi się nie chce, ruszać to mi się nie chce, a na koniec mi powiesz, ale dziki, w ogóle przecież teraz i tak się nie da zrobić formy, bo siłownie są zamknięte. Dobra, to ja ci coś teraz, kurwa, pokażę. To jest, rozumiesz, niosący włócznie Doryforos Polikleta. Grecka rzeźba, wykonana prawie 2500 lat temu. Więc chcesz mi powiedzieć, że jakiś typ niosący nawaleta gdzieś po krzokach w Grecji, kawałek tylko trochę lepiej ogarniętego patyka, potrafił 2500 lat temu zrobić lepszą formę niż ty teraz? A że ty mi teraz powiesz, że to przecież dlatego, że on siłownie miał otwarte. Przestań szukać wymówek. Zgłoś się do mnie, a ja cię nakieruję. Możesz ćwiczyć w domu, możesz na zewnątrz, możesz z użyciem TRX-a albo masy swojego ciała. Jak się chce, to się da. Zgłoś się do mnie na www.trenujemy.pl. Zamów sobie dietę, albo trening, albo pełny pakiet prowadzenia online. I ruszmy z tym tematem, bo póki co, jedyne co ty robisz, to mi tu kurwa udajesz Greka.